No, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Maćkowy i stoimy przed ciałem poległego olbrzyma. Musimy zdobyć dłuto. Tak się zastanawiam, czy to nie jest to coś, co ma wbite właśnie w głowę. Mogę być w błędzie. Niekoniecznie, może to być to. Jak już wspominałem, nienawidzę tych latających małych skurczybyków. Naprawdę, one są najgorsze. No dobra, tu pewnie będzie bitka. Głowę Temura. Czemu tam jest Jak tak tam dotrzemy? jasno? Kratos chyba już wpadł na pomysł. Mam pewien plan. Naprawdę? Nie udawaj zaskoczonego. Sprytny Bez plan. urazy, bracie. Ale nawet Thor z Mjolnirem w garści by się przez to nie przebił. Widać, Thor jest głupcem. To może być zabawne. Wyzwanie przyjęte. Ojej. Oj. Ojojoj. No i co? Teraz będziesz ćwirować? Gdzie jest ten drugi? O,
Pad trupem, a nie. Ja zmęczony? Spójrz, czy to nie Sindri? Gdzie? O, hej! To wy! A, tam na górze. No to idziemy na górę. No mi się bitka tutaj zrobiła ciekawa. O, jaka brudę. Emerytę wąs. No, to było coś da. Walka. Masz, łap. No i żeś zmarnował takie dobre jabłko. Jak się ukryłeś? Tu się nie ma gdzie schować. Nie. To mała sztuczka, którą zna moja rasa. Przydaje się, kiedy nie chcemy być widziani. Potrafisz znikać? Raczej potrafię się przenieść do świata między światami. Wasze umysły nie pojmują tego, co widzą, więc nie widzą. Dzięki temu prawie nigdy nie musimy korzystać z broni, którą tworzymy. Ale chyba nie działa to na smoki. Twój brat chciał wiedzieć, czy dobrze się odżywiasz. To powiem mu, że tak. No, jakie ciekawostki. Dawało od niego gorzałą. O! Znowu daliście mu coś popsuć. Tradycyjnie. No, tak. Wyciągnij tego miecza. Miecza, topora. Dał radę. Chodźcie za mną. Ale Kratos tak rzucił tym toporem coś na zasadzie ulepsz to. Tak, a teraz zabić. Potrzebuję całkowitej ciszy. Proszę bardzo. Dobra, czyli... Co was sprowadza, przyjaciele? Polepszenie szpona... Pani Chatrelis, czym mogę służyć? Lewiatana nie możemy. Pyry, 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 pyry. Może zrobimy mu jakiś nowy ten... Ten, którego używamy, to tak, on się przyda. Ten talizman się, ja sądzę, że z tym talizmanem będziemy do końca gry biegać, bo on się naprawdę przyda. Te mamy założone. Jak możemy, to ja z chęcią. Zaklęcia, zasoby. No to odhaczone. Takie pierdołki mogę posprzedawać, bo po co mi to one? Co jeszcze ten? A nie, to jakiś... Albo to stworzenie. Dobra, przepraszam, przepraszam. Przyzywa nawałnicę z Muspelheimu, która zapobiega przerwaniu tego Kratosa. Okej, okay, dobra. Do następnego ten atak mamy. Chyba nie o to chodziło. Więc ten twój plan... Może zgadniesz. Na pewno nie zakłada stania bez ruchu. Ale ty masz jakiś questik pewnie. Pamiętacie sztylet, który mi daliście? Pamiętamy. Wyjęty z ciała zbója, którego zabił syn. No, pewnie, że pamiętam. No więc, odkryłem, że należał do grupy zbójów, którzy zajmują twierdzę Norfli. Dam głowę, że właśnie tam zabrali łupy z magazynu Fafnira. Razem z moją osełką.
której mógłbym użyć, żeby wam pomóc? Jak zwykle wymowny Kratos. No ale dobra. Kolejna wyprawa po skarb. Bez sensu. No, niekoniecznie, jeśli Sindri ulepszy nam dzięki temu sprzęt. No i syn tego zbója zabił własnego ojca. Druma! Mhm. No ale to czemu ja go nie mogę zatrzymać w jakiś fajny sposób? Kurczaki! Ostrożnie! Mój sklep tu stoi! Jak nie tak, to tak. Byleby się przedostać. A jako, że się udało, to ja nie widzę w tym żadnego problemu. Idziemy do tego budynku? Tak. W środku jest coś, co pomoże nam przebić lód i dobrać się do dłuta? Nie. To się okaże, młody. Myśl, może kiedyś coś z tego przyjdzie. To na nas wyskoczy? O! Sposób trzeba na niego patentować. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Żyćko się przydało. Leżeć jakiś Dark Soulsowy potworek. Dobra, to widzę przejście. Mhm. Takie przejście. Mimir, znasz to miejsce z przeszłości? Tak, byłem tu raz z misją dyplomatyczną. Negocjowałem pokój między Asgardem i Vanaheimem. Nie wiedziałem wówczas, że Thor zaczął już wyżynać gigantów. Czemu giganci byli zamieszani w wojnę pomiędzy bogami? Nie byli, chłopcze. I to jest w tym najgorsze. Ale ja sądzę, ja tam coś muszę zrobić. Ale z paranoją Odyna może konkurować tylko żądza krwi Thora. No ja sądzę, że tutaj powinien się wbić młody. A może to jeszcze nie teraz? Dobra, idziemy tędy, zobaczymy. Może to będzie coś całkiem innego. Może będzie się trzeba tam wrócić. Nie tu. W dół.
Czyli poszliśmy w dobrą stronę, tak? Pytanie, czy mogę tak przeskoczyć ładnie? Mogę. Ekstra. No, dawaj, dawaj. Pyk, pyk. Popsala. Kolejny kryształ. Daj tylko znak. To ładujesz w niego. Co teraz? To chyba jeszcze nie tak. Tu chyba... I tam widzę skrzyneczkę. Dobra, dobra. My tu wszystko ładnie, pięknie. I tu zaczynają się nam zagadki, tak? Okej, okej. Czyli chyba jednak w tamtym pomieszczeniu trzeba coś zrobić. Bo się na nowo teraz zapali. Dobra, czyli wracamy w ogóle do tamtego pomieszczenia w takim razie. Boże, nie to. No, chyba nie tylko to rozbiliśmy. O, tam jest kryształek. No, ten plan nie jest zbyt tajny. Teraz musimy zwolnić drugi pas. Tak? Jest szansa, żebym... No ja co tam, no? Czemu się wspinamy, kiedy to, czego chcemy, jest na dole? Pomyśl. Tynk. Leży pod grubą warstwą lodu. Raczej nie da się go stopić. Zgadza się. Nie widziałem też żadnych kryształów, które mógłbym rozbić. To też odpada. Zgadza się. Pozostaje nam roztrzaskać lód, ale musielibyśmy mieć coś strasznie ciężkiego. A, już łapię. Nie, załapał młodziak. No i poszło. Jak obrócimy młot, by wylądował koło czubka dłuta? Nie da się. Uwolnimy go, sprowadzimy w dół i potem pomyślimy, co dalej zrobić. Czyli liczymy na szczęście. Jeśli masz lepszy plan, podziel się nim. Moda jest na etapie myślenia, także na razie róbmy to, co powinniśmy robić. Trzymaj się. O, kratu. To jakiś poroniony pomysł. Bezapelacyjnie zgadzam się z Mimirem. Nie udało się. Nie spadł do końca. Nie, bo hop. Skrzyneczka? Tak po prostu? Dziękuję.
To ja to chcę, to tylko minus 6 siły. O, tu ma drugą runę już. Biegłeś, że zwiększa obrażenie. Zwiększa obrażenie od mrozu. Co mnie to? A, jeszcze jak tu już jestem, to... To nie było tematu. O nie, podłoga się zapadła. Misa z piaskiem, jak się do niej dostać? Raczej nie radzę. Co, tutaj sobie skoczymy. Chłopcze. No i lecisz, boy. Co tam jest napisane? Gdy sam czas obraca się w niwecz, ścieżka naprzód wiedzie wstecz. Wstecz? Do tyłu? Ty, symbole. Pory roku? Tak, ale kolejność jest pomieszana. Nie powinno być zima, wiosna, lato, jesień? Zima, czemu zaczyna się wiosna, lato? Tak było w pieśni, którą znam od mamy. O, też ją znam. Zima! Cicho głowo. Boże, co za śpiewak. Muzyka też nie lubi. Trudno. Zima. Wiosna, lato. Zima, wiosna, lato, jesień. Tak. Zrób to. Wed, war, sumar, haust. Nie działa, ale taka była kolejność w pieśni mamy. No i zakwastka. Zima, wiosna, lato, jesień. Nie działa, ale taka była kolejność w pieśni mamy. Może na odwrót. Czyli jesień, lato. Jesień i lato. Wiosna. Zima. Sprawdź. Haust. Suma. Dwa. Dwa. Czyli odwrotnie po prostu. To słowo. Thola, to znaczy wytrwać. Wypróbuję. Thola. O! Dzień dobry. Nie, chłopcze. Napisz jeszcze raz. Thola. Wznosimy się. Energia unosi platformę. Pisz dalej. Zaraz nas wystrzeli w kosmos. Jak to możliwe? Moim zdaniem to magia czasu. Niebezpieczne zaklęcia, z którymi igrali niegdyś wanowie. Zatrzymywanie czasu. Co ciekawe, lubował się w tym sam Njord. Igrali? Już tego nie robią? Okazało się, że można w ten sposób zatrzymać bieg słońca i księżyca po niebie. Ale nie działa to na wilki, które je ścigają, pragnąc zatopić w nich kły. W końcu wanowie uznali, że czas zostawić czas w spokoju. Nie mogę tam się dostać! Uwaga, z tyłu!
I to tak całkowicie. No, moje znajdźki? Jazda! Już się tym zajmujemy. Dawaj, dawaj. Już całkiem niedaleko. Lecisz, malina. To znaczy, że tutaj powinniśmy się dostać. Ojcze, misa spadła. No nie. Udało się. W miarę. W miarę prężnie to wyszło. Dobra robota. Dzięki. Nie twoja. Mimir. Wiesz co jeszcze się kojarzy ze słowem ponuras? Dobra, moi mili. Udało nam się przejechać przez tą dziwną windę strażników czasu. Jakiś, nie wiem, książę Persji nam tu wyskoczył. Jeszcze piasku tylko brakowało. No i
Będziemy zmierzać po następną, jakby pewnie sekwencję tutaj, po magiczne dłuto. Ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Była taka szybka, sekwencyjna akcja. Odcinek, mam nadzieję, się spodoba. A ja się żegnam i widzimy się w następnym. Na razie.